Każde zabójstwo wydaje się bardzo niesprawiedliwe. Ale szczególnie bolą nas takie sprawy, które dotyczą osób, które pełnią dla naszego społeczeństwa bardzo ważną i pełną zaufania i szacunku rolę. I taką właśnie rolę pełniła bohaterka dzisiejszego odcinka, Paulina Ozga. To sprawa, która miała realne przełożenie na całą grupę zawodową w Polsce, na zawód kuratorów sądowych, którzy po wydarzeniach z dzisiejszego odcinka powzięli bardzo poważne działania, niektórzy nawet odeszli z pracy. Poznacie dzisiaj historię kobiety, która zawsze kierowała się empatią, dobrem drugiego człowieka i którą instynkt macierzyński był silniejszy niż troska o własne bezpieczeństwo. Zapraszam Was dzisiaj do odcinka o sprawie zabójstwa Pauliny Ozgi. Paulina Ozga przychodzi na świat 14 lutego 1982 roku. Mimo że data jej narodzin to Międzynarodowe Święto Zakochanych, Walentynki, to jednak Paulina na świat przychodzi w dniu, który praktycznie wybija dwumiesięcznicę wybuchu stanu wojennego. To bardzo mroźne i złe czasy dla Polski. Ale to nie przeszkadza Paulinie w tym, żeby w swoim życiu być przez wszystkich postrzeganą jako ciepłą, sympatyczną i życzliwą osobę. Kiedy Paulina idzie do liceum, poznaje w nim Pawła, który staje się jej miłością życia. Od samego początku ich znajomości łączy ich bezgraniczne uczucie. Tuż po zdaniu matury, Paweł postanawia poprosić Paulinę o rękę. I oczywiście, bez żadnych zaskoczeń, Paulina mówi tak. W 2002 roku para bierze ślub, a kolejnym ich planem jest dziecko. Paulina i Paweł o potomstwo starają się przez dłuższy czas. Na szczęście, w 2005 roku na świat przychodzi ich pierwszy syn, Kuba. Już wszyscy we trójkę mieszkają razem w Środzie Śląskiej. Paulina jest przeszczęśliwa i traktuje syna jak oczko w głowie. I możliwie każdą wolną chwilę spędza właśnie z nim. Jednak tego czasu wolnego wcale nie ma tak dużo, ponieważ kiedy Kubuś kończy roczek, kończy się też urlop macierzyński. W efekcie Paulina wraca do swojej ciężkiej pracy. A dlaczego mówię, że ciężkiej? Czym zajmuje się Paulina? Otóż jest pracowniczką socjalną gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscowości Kostomłoty, oddalonej niecałe 20 km od Środy Śląskiej. Tam zajmuje się głównie pomocą osobom bezrobotnym w ramach projektu unijnego i to bezrobotnym, którzy mają problem ze znalezieniem pracy, nie takim bezrobotnym, którzy po prostu są na bezrobociu i mają przerwę pomiędzy zatrudnieniem.
W pracy znajomi mówią, że jest po prostu stworzona do tego zawodu. I rzadko kiedy znajduje się ktoś tak oddany i empatyczny na takim stanowisku. A Paulina właśnie taka była. Do końca walczyła o każdego podopiecznego. I o czym również warto wspomnieć, to fakt, że jej praca nie szła na marne. Tylko faktycznie było widać efekty jej wysiłku. W 2008 roku dwóch podopiecznych Pauliny znalazło pracę. A to w warunkach, w jakich pracowali pracownicy tego ośrodka, stanowiło to bardzo dobry wynik. Widząc, jak dobrze Paulinie idzie w zawodzie pracownika socjalnego, koleżanka z pracy zachęca ją, by rozpoczęła pracę jako kuratorka sądowa. Jak twierdzi ta znajoma, Paulina jest stworzona do tego zawodu i na pewno sprawdziłaby się, pełniąc funkcję kuratora. Kobieta jednak początkowo się waha. Wie, że będzie miała jeszcze więcej pracy, a co za tym idzie, mniej czasu dla swojej rodziny i szczególnie dla Kuby, który w tamtym czasie ma dopiero 2 lata. Po namyśle jednak postanawia podjąć pracę kuratorki sądowej przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej, a pracę tę rozpoczyna pod koniec 2009 roku. Jako kuratorka realizuje się tak samo dobrze jak na stanowisku pracownicy socjalnej. Cechuje ją ogromna empatia, stąd jest mocno zaangażowana w niesienie pomocy potrzebującym. Paulina pod swoimi skrzydłami ma 6 rodzin. I są to głównie rodziny posiadające dzieci, które są wychowywane w trudnych warunkach lub w rodzinach, gdzie rodzice nadużywają alkoholu. Jej zadaniem jest głównie pomóc właśnie tym dzieciom, aby mimo bardzo trudnych warunków mogły prawidłowo się rozwijać. Jedną z rodzin, będącą pod opieką Pauliny, jest rodzina W, mieszkająca we wsi Michałów. To wieś, która oddalona jest około 10 km od Środy Śląskiej. Stary dom zamieszkuje małżeństwo wraz z 2-letnim synkiem Kacprem oraz jego ciotką, siostrą właścicielki domu, która to jest niepełnosprawna i wymaga całodobowej opieki. Problemem tej rodziny jest głównie nadużywanie alkoholu przez rodziców Kacpra. Ponadto sąsiedzi państwa W podczas badania środowiskowego przeprowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stwierdzili, że z domu często dochodzą odgłosy kłótni i wyzwiska, głównie pod adresem niepełnosprawnej kobiety. Niektórzy nawet są przekonani i słyszeli, że w domu dochodzi do rękoczynów. Paulina przejęta jest losem małego Kacpra. Przecież sama jest matką i wie, ile czasu należy poświęcić 2-latkowi. Z tego względu często odwiedza rodziny. Pomaga pani Jolancie W., czyli mamie Kacpra, w załatwieniu formalności, wniosków oraz wymaganych dokumentów, które mogłyby jej pomóc wychowywać dziecko. Stara się też kontrolować, czy w rodzinie nie jest nadużywany alkohol. Przychodzi jednak dzień, 25 lutego 2010 roku. Paulina Ozga po skończeniu pracy wraca do domu. Nagle dostaje telefon. W słuchawce słychać męski głos, który przekazuje kobiecie, że w Michałowie u państwa W właśnie trwa libacja alkoholowa. Paulina jest zdziwiona tym telefonem. Początkowo waha się, czy ma jechać, interweniować, czy jednak nie. Ale wie, że jeśli nie pomoże tej rodzinie dokładnie w tym momencie, to wyrzuty sumienia nie dadzą jej spokoju. Dlatego Paulina postanawia pojechać do Michałowa w towarzystwie swojej siostry. Na miejsce przyjeżdżają późnym popołudniem, jednak z racji tego, że jest luty, na dworze jest już całkowicie ciemno. Ale kiedy kuratorka widzi panią Jolantę W. i pozostałych domowników, w stanie trzeźwości, w spokoju, sama się uspokaja, bo widzi, że nie dzieje się nic złego. Jest zdziwiona, dlaczego ktoś zadzwonił i doniósł na rodzinę, mówiąc, że trwa libacja.
Po zakończonej wizytacji Paulina zwraca się do swojej siostry, dziękując jej, że z nią pojechała. Mówi również, że takie wezwania ją stresują, bo nigdy nie wiadomo, w jakim stanie będzie rodzina, którą odwiedza. Zresztą nieraz podczas interwencji padają wezwiska pod jej adresem lub dochodzi do agresywnych zachowań ze strony podopiecznych. Paulina ze względu na swoje bezpieczeństwo zawsze w torebce nosi ze sobą gaz pieprzowy. Mówi swojej siostrze, że cieszy się, że nie musiała go tym razem użyć. Ale to właśnie siostra, mimo tego, że samo spotkanie z rodziną odbywa się w spokojnych warunkach, odczuwa olbrzymie napięcie i niepokój. Mówi Paulinie, że cały czas ma wrażenie, jakby były obserwowane. Zresztą nawet ma wrażenie, że na działce obok w krzakach ktoś się po prostu czai. Mówi o tym Paulinie, jednak ta nie odczuwa z tego powodu niepokoju, ale faktycznie zwraca uwagę na fakt, że przecież dostała anonimowe wezwanie na miejsce, że przecież w rodzinie ma trwać libacja. Tymczasem w domu państwa W nie było ani grama alkoholu. Paulina Ozga po powrocie do domu opowiada o całym zdarzeniu mężowi. Mąż również jest zaskoczony tą dziwną sytuacją, jednak każe się swojej żonie nie przejmować i trochę odpocząć. Praca Pauliny jest bardzo wymagająca. Nie dość, że pełni nadal funkcję pracowniczki socjalnej, dodatkowo sprawuje pieczę nad 6 rodzinami jako kuratorka sądowa. To powoduje, że Paweł często przebywa sam i brakuje mu obecności żony. Tym bardziej, że mają oboje małego synka, który jak każde dziecko potrzebuje swojej mamy. 16 marca 2010 roku Paulina wraca z pracy. Około godziny 18 bawi się ze swoim synkiem. Paweł cieszy się, że w końcu żona jest w domu i mogą wspólnie spędzić czas. Zaczynają rozmawiać. Paweł nawet proponuje wyjazd na weekend. Żona mówi, że to świetny pomysł. Po 20 minutach od tej rozmowy Paulina otrzymuje telefon z nagłym wezwaniem. Okazuje się, że w znanej już rodzinie W znowu dochodzi do libacji alkoholowej, a Kacper jest bez opieki dorosłego. Paulina znów nie wie, kto dzwoni i kto zgłasza problem, bo to anonimowe wezwanie. Trafiają jednak do niej słowa, że Kacperek jest bez opieki i wie. Matczynym sercem czuje, że może stać mu się krzywda. Znów początkowo waha się, czy jechać do Michałowa, czy nie. Zresztą Paweł kategorycznie jej to odradza, bo wie, że ona tak szybko nie wróci do domu. Poza tym to jest dziwna pora, dziwna rodzina, niebezpiecznie, daleko. Ale Paulina po chwili zastanowienia się postanawia pojechać na miejsce, licząc, że będzie tak jak poprzednim razem, że wezwanie będzie fałszywe. Do Michałowa dociera około godziny 19. Tego dnia jest mokro. Pada śnieg z deszczem. Paulina wychodzi z samochodu i udaje się pod dom rodziny W. Wchodząc po schodach prowadzących na ganek domu, nagle zostaje zaatakowana od tyłu. Sprawca uderza ją metalowym prętem w tył głowy. Kobieta upada bezwładnie na schody. Z rąk wypada jej torebka. Napastnik przeciąga kobietę do pobliskiej szopy i tam zadaje kolejnych kilkanaście ciosów. Odgłosy, które dobiegają z miejsca zdarzenia, niepokoją psy, które natychmiast zaczynają szczekać. Sąsiadka państwa W, zaniepokojona tym, co dzieje się na podwórku, zapala światło i wygląda z pokoju. Sprawca, który w tym samym czasie katuje Paulinę, orientuje się, że został zauważony. Dlatego postanawia porzucić pręt i uciec z miejsca. Mieszkanka sąsiedniego domu, widząc uciekającego mężczyznę, wzywa szybko swojego męża, pana Włodzimierza, i prosi go, by poszedł sprawdzić podwórko, bo przed chwilą ktoś obcy się tam kręcił. Pan Włodzimierz wychodzi na zewnątrz, sprawdza wszystkie zakamarki, a kiedy dociera do szopy, jest dosłownie przerażony. Szybko biegnie do domu i wzywa policję.
ale zostaje wezwana nie tylko policja, ale także pogotowie. I kiedy służby zjawiają się na miejscu, przechodzą automatycznie do czynności ratunkowych. Ale funkcjonariusze, widząc ofiarę, nie są w stanie stwierdzić, czy mają do czynienia z ranną kobietą, czy mężczyzną. Bowiem głowa tej osoby leżącej tam w szopie, na mokrym podłożu, w środku marcowego zimnego wieczoru, jest całkowicie zmasakrowana. Pogotowie zabiera Paulinę do szpitala, gdzie lekarze przez godzinę próbują podtrzymać ją przy życiu. Niestety bezskutecznie. Paulina Ozga umiera. Kiedy Paweł zostaje wezwany do prosektorium, by zidentyfikować zwłoki, lekarz pyta go, czy na pewno chce się tego podjąć, bo gdyby on był na jego miejscu, to nie chciałby widzieć swojej żony w takim stanie. Zresztą wielu funkcjonariuszy pracujących przy tej sprawie stwierdza, że tak bardzo zmasakrowanej twarzy nie widzieli albo dawno, albo nigdy. Na miejscu śledczy zabezpieczają wszystkie dowody oraz przesłuchują mieszkańców. Niestety, warunki atmosferyczne nie sprzyjają funkcjonariuszom. Jest mokro, wszędzie panuje wilgoć, jest błoto i nieustannie cały czas pada deszcz, który zmywa wszystkie ślady. Na szczęście policji udaje się zabezpieczyć kilka odcisków butów na miejscu zbrodni. Na pierwszy ogień przesłuchani zostają właściciele działki, na której doszło do zdarzenia. Państwo W zaprzeczają, jakoby słyszeli cokolwiek. Żadnych odgłosów z podwórka, żadnych krzyków, a nawet pukania do drzwi pani Pauliny. Ze względu na to, że rodzina W była pod nadzorem Pauliny Ozgi, zostaje od razu zatrzymana. Każdy członek rodziny zostaje przesłuchany. Policja pobiera próbki do badań. Z ich ubrań pobierają mikroślady, a ich dom zostaje dokładnie przeszukany. Mieszkańcy Michałowa są przekonani, że za zabójstwem Pauliny stoi właśnie rodzina W. Wszystko przecież na to wskazuje. Przede wszystkim fakt, że do całej zbrodni doszło właśnie na ich posesji. A dodatkowo rodzina ta nie cieszyła się zbyt dobrą opinią wśród mieszkańców. Alkohol, przemoc, zaniedbywanie dziecka. To wszystko mogło świadczyć o tym, że mogli posunąć się do zabójstwa kuratorki sądowej, która po prostu przyszła do nich niezapowiedzianie. Sytuacja zmienia się w momencie, gdy policja całkowicie wyklucza rodzinę W z kręgu podejrzanych o zabójstwo Pauliny Ozgi. Biegli stwierdzają bezsprzecznie, że nie byli w stanie zamordować kobiety z uwagi na fakt, że nie zabezpieczono żadnych śladów krwi na ubraniach czy butach członków rodziny. Sprawca zadał ofierze ciosy prętem z taką siłą, że krew była dosłownie wszędzie. Nie jest możliwe, aby nawet kropla krwi nie trafiła na kurtkę, spodnie, twarz czy buty sprawcy. Funkcjonariusze policji przyjechali na miejsce po kilku minutach, więc niemożliwe jest, aby rodzina zdążyła wyprać ubrania. Nawet jeśli, to ślady krwi na odzieży udaje się zabezpieczyć nawet w sytuacji, kiedy były wcześniej wyprane w silnych detergentach. U rodziny W na żadnej odzieży nie zabezpieczono nawet kropli krwi ofiary. Nie do końca potrafię również określić, czy rodzina W w momencie, kiedy doszło do zbrodni, była pod wpływem alkoholu, czy nie. Padają co do tego sprzeczne informacje. Funkcjonariusze badają również odciski butów zabezpieczone na miejscu zbrodni. Okazuje się jednak, że wszystkie należą do funkcjonariuszy policji, straży pożarnej oraz ratowników medycznych. Na pręcie znalezionym w odległości około metra od leżącej rannej kobiety, jeszcze żywej, zabezpieczono jedynie krew oraz włosy ofiary. Żadnych odcisków palców, żadnego fragmentu tkanki, po prostu nic. Dlatego śledczy tak naprawdę nie mają żadnych dowodów, które mogłyby im pomóc w odnalezieniu sprawcy tego brutalnego morderstwa. Oczywiście mąż Pauliny, Paweł Ozga, zostaje przesłuchany. Jego alibi zostaje sprawdzone i z pewnością
można stwierdzić, że nie stoi on za zabójstwem swojej żony. Co natomiast udaje ustalić się policji, to fakt, że Paulina w dniu, w którym zginęła, dostała anonimowy telefon z donosem, że w Michałowie doszło do libacji alkoholowej. Paulina nie wiedziała, kto do niej dzwoni. Mąż zamordowanej również nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, kto wykonywał to połączenie. Ale jak ustaliła policja, nie był to pierwszy raz, gdy Paulina Ozga dostawała anonimowe telefony na temat swoich podopiecznych. Kobieta zawsze udawała się we wskazane miejsce. Zawsze reagowała, kiedy w rodzinach mogło dziać się coś złego. Policji nie udało się odnaleźć telefonu komórkowego ofiary. Najprawdopodobniej sprawca go zabrał. Ale na szczęście udało się ustalić numer telefonu, z którego dzwonił mężczyzna z donosem o libacji alkoholowej. Numer telefonu, z którego dzwonił, był numerem na kartę. A były to czasy, w których rejestrowanie kart nie było obowiązkowe. Telefon od 16 marca 2010 roku, czyli od dnia śmierci Pauliny, jest nieaktywny. Natomiast numer telefonu był aktywny od listopada 2009 roku. I od tamtego czasu wykonano z tego telefonu jedynie 6 połączeń, czy z tego numeru. Co bardzo ciekawe, to fakt, że wszystkie te połączenia dotyczyły jednego numeru. Numeru Pauliny Ozgi. Wniosek nasuwa się jeden. Mężczyzna, który dzwonił do Pauliny 16 marca z informacją o problemach we wsi Michałów, jest zabójcą. A ten telefon miał wywabić ofiarę z domu i ściągnąć w konkretne miejsce. Funkcjonariusze na miejscu zbrodni zabezpieczyli również plastikowy kartonik po karcie SIM. Najprawdopodobniej sprawca musiał zmieniać kartę SIM nieopodal miejsca zamieszkania rodziny W, kiedy oczekiwał, aż jego ofiara zjawi się na miejscu. Co dla mnie najbardziej szokujące, to fakt, że policja ustaliła jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, w pobliżu miejsca, w którym doszło do zabójstwa Pauliny Ozgi, funkcjonariusze natknęli się na wykopany w ziemi dół. Najprawdopodobniej był już przygotowany przez sprawcę, aby to tam schować i zakopać ciało kobiety. Możliwe więc, że gdyby nie sąsiadka, która zapaliła światło w pokoju i na podwórku, chcąc zobaczyć, co się dzieje na posesji, i gdyby nie to, że spłoszyła mordercę Pauliny Ozgi, to do dzisiaj nikt nie odnalazłby jej ciała. Z drugiej strony zastanawiam się, czy gdy rodzina W wyszłaby z domu i zobaczyłaby wręcz makabryczny widok, no bo kałuże krwi i mnóstwo rozbryzgów na schodach i ścianach domu. Ciekawe, co by pomyślała. Wszystko jednak wskazuje na to, że sprawca chciał, aby pierwsze podejrzenia padły właśnie na rodzinę W i musiał również znać Paulinę i wiedzieć, że na wezwanie do rodziny na pewno zareaguje i przyjedzie pod wskazany adres. Dlatego śledczy przyjmują hipotezę o tym, że zabójstwo Pauliny ewidentnie było zaplanowane. Biorą również pod uwagę możliwość taką, że do zbrodni mogło dojść miesiąc wcześniej, że była taka szansa. Właśnie 25 lutego tego samego roku, kiedy to Paulina dostała podobne zgłoszenie o libacji alkoholowej w Michałowie. Jednakże wtedy, jadąc na miejsce, Paulina Ozga zabrała ze sobą siostrę, która najprawdopodobniej spłoszyła sprawcę. To pewnie dlatego siostra Pauliny zwracała uwagę, że ma wrażenie, że ktoś je obserwuje. Ale kto to mógł zrobić? Mimo braku dowodów, zawężono grono podejrzanych do jednej osoby. Po śmierci Pauliny Ozgi, do Pawła Ozgi, jej męża,
zaczynają docierać zaskakujące informacje. Jak twierdzą sąsiedzi państwa Ozgów, Paulina miała spotykać się z Grzegorzem S. Mężczyzna ten jest znajomym z Pawła, z którym od czasu do czasu spotykali się w celach rozrywkowych. Nie łączyła ich jednak ani przyjaźń, ani jakieś bardzo bliskie koleżeństwo. Grzegorz S. mieszka w sąsiednich Kostomłotach. Sąsiedzi poinformowali Pawła, że podczas jego nieobecności w domu właśnie ten znajomy często odwiedzał Paulinę w ich mieszkaniu. Mąż nie wiedział o niczym. Dowiedział się o tym dopiero po śmierci Pauliny. W materiale Rafała Zalewskiego, emitowanego w interwencji, pada nawet stwierdzenie, że Paulina z Grzegorzem mieli mieć romans. Jak było naprawdę, tego chyba nie wie nikt. Śledczym udaje dotrzeć się do Grzegorza S., który zostaje przesłuchany w formie świadka. Niestety, jego zeznania nie wnoszą nic nowego do śledztwa. Co jednak znamienne w tej sprawie to fakt, że Grzegorz S. odmówił wzięcia udziału w badaniu wariografem. Więc jak opisują Grzegorza osoby, które go znały, znają? Otóż wszyscy zgodnie stwierdzają, że odbierają go jako mężczyznę agresywnego i porywczego. Pojawiają się nawet stwierdzenia o tym, że jest toksycznym znajomym. Biegli zresztą, niezależnie od ustaleń śledczych na temat Grzegorza S., sporządzili portret psychologiczny zabójcy Pauliny Ozgi i określili sprawcę jako osobę metodyczną, zdyscyplinowaną, ale również agresywną i skłonną do przemocy. Zbrodnia została przez niego zaplanowana. Sprawcą jest najprawdopodobniej mężczyzna z uwagi na siłę ciosów. Osoba ta mogła mieć do czynienia już wcześniej ze światem przestępczym. Biegli psychologowie stwierdzili, że Grzegorz S. odpowiada temu portretowi. Rafał Zalewski w materiale interwencji rozmawia z mężem Pauliny, Ozgi. Zadaje mu pytanie, czy Grzegorz podkochiwał się w jego żonie. Ale Paweł Ozga odpowiada, że nie wie, czy się w niej kochał. Wie tylko tyle, że kobieta mu się podobała. Na pytanie, czy według niego jest to możliwe, że Paulina przed śmiercią wdała się w romans z Grzegorzem, Paweł odpowiada: wie pan, pracowałem w delegacji. Wie pan, jak to jest. Z kolei Szymon Wochal, dziennikarz w programie magazynu kryminalnego 997, również rozmawiał z mężem Pauliny. Pyta go w materiale o relacje jego żony z Grzegorzem. Paweł określa to jako ukrywaną przed nim znajomość. Twierdzi, że nic o tym nie wiedział. A dopiero po śmierci żony doszły do niego słuchy, że spotykali się za jego plecami. Śledczy wnioskują, że sprawca zadawał Paulinie ciosy jedynie w głowę. Reszta ciała nie była uszkodzona. To świadczy o tym, że zabójcy zależało na oszpeceniu kobiety, odebraniu jej urody, odebraniu jej godności. Mówi to również o tym, że motyw zbrodni najprawdopodobniej był emocjonalny. Wszyscy twierdzą, że policjanci mają przekonanie, graniczące z pewnością, kto dokonał tej zbrodni. Nie mają jednak żadnych dowodów, aby tego człowieka oskarżyć. Sąsiedzi na pytanie, kto mógł zabić Paulinę Ozgę, odpowiadają: jak to kto? Kochanek z Bogdanowa. Czy mają na myśli Grzegorza S? Jest taka możliwość. Bogdanów to wieś niedaleko Kostomłotów. 20 marca 2010 roku, 4 dni po zabójstwie Pauliny Ozgi, w Imbramowicach odbył się jej pogrzeb, na którym zjawiło się około 1000 osób. Związek kuratorów sądowych zorganizował zbiórkę pieniędzy dla syna tragicznie zmarłej Pauliny. Udało się zebrać aż 100 000 złotych, z których
20 tysięcy zostało przeznaczonych na bieżące potrzeby Kuby, a pozostałe 80 trafiło na fundusz inwestycyjny na jego przyszłość. Po śmierci Pauliny Paweł Ozga sprawuje pełną opiekę nad nieletnim Kubą, który teraz jest już nastolatkiem. W materiale interwencji z 2012 roku mąż odpowiada, że synowi powiedział, że jego mama zginęła tragicznie w wypadku samochodowym. Czy dzisiaj Kuba już wie, że jego matka zmarła, bo ktoś odebrał jej życie? Co niezwykłe, to to, jaki wpływ śmierć Pauliny Ozgi miała na życie wielu osób. Po jej zabójstwie wielu kuratorów sądowych odeszło z pracy w obawie o swoje życie. Wielu z nich zaczęło również protestować w związku z tym, że jest to praca o wysokim ryzyku. Kuratorzy odwiedzający rodziny patologiczne często mierzą się z przemocą werbalną, ale też psychiczną. To zawód wymagający olbrzymiej empatii, ale też jeszcze większej odwagi. Po wydarzeniach w Michałowie media zainteresowały się pracą kuratorów sądowych. Ustalono wtedy, że taki funkcjonariusz, bo praca kuratora jest uznawana za służbę, pod swoimi skrzydłami zazwyczaj ma od 6 do nawet 11 rodzin jednocześnie. Czy to sprawa, która kiedykolwiek doczeka się swojego rozwiązania na sali sądowej? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, jakie badania, jaka sytuacja musiałaby się wydarzyć, żeby do takiego rozwiązania doszło. Wydaje mi się, że sprawca musiałby po prostu zgłosić się i przyznać do popełnienia tak strasznej zbrodni. Myślę, że to też taka historia, która trochę uczy nas ostrożności. Trochę uczy nas tego, żeby słuchać własnej intuicji. Trochę tego, żeby nie wystawiać się na niebezpieczeństwo, na bardzo trudne sytuacje. W lutym Paulina miała dobre przeczucie. Zabrała na interwencję swoją siostrę, chociaż dwie kobiety i na przykład kilku pijanych ludzi, niezależnie od tego, czy mężczyzn, czy kobiet, może być śmiertelnym niebezpieczeństwem. Ale w marcu Paulina Ozga pojechała sama, wbrew prośbom męża, który kategorycznie sprzeciwiał się jej wyjazdowi. Czy wydaje mi się, że Paulina Ozga miała romans z Grzegorzem S., który został po prostu zerwany? Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że jeżeli cokolwiek istniało między dwojgiem tych osób, to musiało się to w jakiś sposób negatywnie skończyć, przynajmniej dla Grzegorza S. Bo jeżeli to on jest sprawcą, a wszystko na to wskazuje, że jest głównym podejrzanym w tej sprawie i głównym typowanym, to tylko on miał motyw, żeby zemścić się na kobiecie, która wzgardziła jego uczuciami, która wybrała swoją rodzinę i miłość swojego życia, Pawła. Mam jednak jakąś cichą nadzieję, która gdzieś tam się tli, że zabójca Pauliny Ozgi odpowie za zbrodnię, którą popełnił. I z taką myślą kończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli coś wiecie na temat tej sprawy, odezwijcie się. Dajcie znać albo w mailu do mnie, może to gdzieś komuś przekażę, jeżeli będzie taka szansa. Może kiedyś tą sprawą zajmie się albo już zajmuje się Archiwum X. Albo po prostu zgłoście się do najbliższej jednostki policji lub zadzwońcie i anonimowo powiedzcie, jeżeli macie taką informację, opowiedzcie o tym, co to za informacja. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Proszę Was o to, żebyście dbali o siebie i jak zwykle byli bezpieczni. Do usłyszenia.